walkie-talkie wiąż właśnie dotarłam do domu. No i właśnie widzę, że słuchajcie, tutaj mi nie styka na tym statywie ta jedna strona. Ona jest tak niżej od tej drugiej. Też powinnam was na czymś postawić, żeby było wyżej. Więc zaraz coś tutaj zadziałam. Jeszcze nie wiem co. Jakieś pudełko, czekajcie. To ja dotarłam, jak widzicie, do domu. Jestem trochę zgrzana, ale to dobrze, bo może mnie nie będą tak mięśnie bolały. Pleców, oczywiście, rzecz jasna. Zaraz wam właśnie jeszcze raz bliska pokażę tą wodę. Zobaczcie, jaka jest fajna. Canon Water, don't bottle it. I ona ma takie fajne zamknięcie. Nie wiem, czy... Nie kapek. Przetestowane. I tutaj otwiera się w ten sposób. O! I to się posuwa i możecie pić. Po prostu super opcja, naprawdę super opcja, bo nie widziałam jeszcze takiej puszki. Zazwyczaj, no, jak już otworzycie, to musicie wypić, no, butelkę tylko, jak się zakręca, ale puszki nie widziałam. Recyclable alternative to plastic bottles. Alternatywa dla plastikowych butelek. Jestem za, bo naprawdę jest to dla mnie bardzo wygodne. Dobra, chowam klucz. Obudowa, bo musiałam wyjąć z telefonu, musiałam zakupić, słuchajcie, plastry. Ostatnio się okazało, że nie mogliśmy znaleźć plastrów. Ja gdzieś się skaleczyłam, Oliwia, więc wzięłam od razu dwupak, czyli dwie paczki. Tu mamy 24 jakieś invisible, czy jakichś takich bardzo niewidocznych aqua plasters, a tu waterproof. I tu jest ich 100 i są różne rozmiary, 4 rodzaje, także powinno starczyć, aczkolwiek lepiej jest unikać wszelakiego rodzaju pocięć. Wzięłam timeouty, ale to zamiast do pracy. Dalej zakupiłam właśnie zapas takich kopert, tych medium. Dzisiaj właśnie w nich wysyłałam te obie przesyłki, więc powinny się sprawdzić. Wzięłam też karmę kociatką. Trochę niechętnie, ale jesteś, tak? No to dobra, podamy. Nie wiem, które jeszcze? Może zaryzykujemy z salmonem, co? Słuchajcie, ja lubię kupować to. Generalnie to w ogóle wygląda jak takie witaminki, można powiedzieć, bo to jest taka bardzo mała paczuszka. Tutaj jest 200 gram, więc bardziej jak witaminki niż jak, kurde, sama karma. Ale moje koty po prostu, które pełno takich muszek tutaj jest, wiecie? Nie wiem, skąd one się, słuchajcie, biorą, te muszki. Mam nadzieję, że zaskakuje. Dobra, otworzę bardziej to okno, bo jest po prostu gorąco. Nie wiem, czy one tak z jedzenia do jedzenia, jak tylko mam coś w torbie z jedzenia. Dobra, ja po prostu opróżnię tą siatkę wraz z tymi muszek, pełno z takich małych muszek. O nie, już teraz widziałyście. O, i tutaj są chyba ze 3. Ja po prostu nie mam pojęcia, słuchajcie, skąd to. Nawet nie wiem, jak to, kurde, wypędzić. Nie wiem, już psikam nawet tym takim zapachem, bo może nie lubią, nie wiem. Mogłyby nie lubić. Nie wiem, skąd to się bierze, słuchajcie, cholerstwo. Nie mam pojęcia, ale właśnie wczoraj założyłam. Także jak tylko coś wyrzucam takiego, co jest resztką jedzenia, coś takiego, to właśnie mam pełno takich muszeczek małych. Nie wiem, idę wyrzucić siatkę. Może, że skleroza nie boli. Wczoraj miałam pokazać wam te buty, które kupiłam i nie zapomniałam. Takie. 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 O. Na takiej trochę większej, grubszej podeszwie, że się tak wyrażę, czyli nie na takiej mięciutkiej. Cięższe od tych moich białych, które chyba nic nie ważą. No i takie porządniejsze, w sensie ten materiał jest taki grubszy, są zgrabne, kolor mi się podoba. No tak jak mówię, ja mam problem mimo wszystko zawsze z nowymi butami. Wyjątkiem były te białe Adidasy i te właśnie, te białe, te kolejne. One są tak leciutkie, że nie miałam żadnych obtarć, a tutaj wiem już, że mogę je mieć. Także tutaj już będę musiała sobie jakieś plasterki założyć chyba. Ale tak właśnie wyglądają. I one były z 45 na 36,99. Bardzo ładne. Sama sobie pochwaliłam. No i co? I kupiłam jeszcze ciastka. I nie wiem, czy je wezmę do pracy, czy je zjem sobie tutaj w domu do kawy. I znowu słońce wychodzi. Jak teraz wracałam, to trochę pokodowywało. A teraz znowu słońce wychodzi. Także taka crazy pogoda. No, ja siądę teraz na sprzęt i jak zrobię kawę, może wam właśnie pokażę, jak się posługiwać tą apką Vinted. Także słyszymy się za chwilę z kawą. Także właśnie czas na zrobienie kawy.
No i hejo, okidoki, słuchajcie, obiecałam wam, że wam jeszcze pokażę tą aplikację. I zapomniałam, szczerze wam powiem, więc teraz sobie przypomniałam i szybciutko nadrobię, bo niedługo idę do pracy. Jest 14:45, dzień tygodnia, sobota. I co my tutaj mamy? Jesteśmy na aplikacji Vinted, bardzo proszę, wejdziemy sobie na tą główną stronę. O, tak to wygląda. Tutaj mamy opcję też wyślij przez Hermes i to jest tylko jeden funcik, tylko co Hermes ma do tego, co Hermes tutaj ma jakby w sobie, to, że potem trzeba label drukować, a ja nie mam drukarki, więc jakby tylko to mnie na razie blokuje, musiałabym być zależna od drukarki. I tutaj mamy sprzedaj teraz i wyświetla nam się to w taki oto sposób. Mamy sprzedać przedmiot, maksymalnie 20 zdjęć. Tu oczywiście macie wskazówki dotyczące zdjęć. Najlepiej robić je na wieszaku, na manekinie lub na sobie, nawet z tak obciętą głową, że jeżeli nie chcecie się upubliczniać. Tutaj ładujemy zdjęcia, więc wybieramy jakiekolwiek, one nam się załadowują. Tutaj dajemy tytuł, czyli na przykład tu widzicie biały sweter, coś, bla bla bla. Opisz swój przedmiot, czyli na przykład noszona tylko kilka razy zgodnie z rozmiarem, bla bla bla. Możecie wpisać cokolwiek, nie wiem, zapinana na guziki, zaczaski, czy imitacja jeansu i tak dalej. Kategoria, wybieracie kategorię, kobieta, mężczyzna, dzieci, potem w podkategoriach też macie, czy to jest sukienka, czy krótki rękaw, czy długi rękaw, czy Hiszpanka i tak dalej, tego jest ogrom. Marka, marki macie również tutaj wyszczególnione. O, zazwyczaj widzę, że tutaj są wszystkie takie najbardziej popularne, więc raczej nie będzie, no Shein nie było, więc jakby też możecie utworzyć własną markę, więc to też jest fajne, odbijam się właśnie w ekranie, ale to nic. Stan i tutaj mamy wybierz warunek i tutaj teraz wybieramy jakość tej rzeczy, czyli czy to jest nowa z metką, czy to jest nowa bez metki, czy bardzo dobra kondycja, czy dobra i tak dalej. Następnie cena. Jeżeli klikamy cenę, to zazwyczaj nam się wyświetla też okienko z jakby z taką rekomendowaną, jaką możecie podać, ale nie sugerujcie się tym, bo możecie podać swoją cenę. Tutaj możecie zaznaczyć okienko, że na przykład nie chcecie sprzedać, ale chcecie na przykład wymienić się na ciuchy, czyli jestem zainteresowany zamianą, czyli wymianką. No i później przekazujecie plik i później już on się udostępnia. I to jest całe zadanie aplikacji Vinted. Vinted, wejdziemy teraz na mój profil i zobaczcie, mamy teraz tutaj moje rzeczy, tutaj jest krótki opis, jest zdjęcie, ja się podpięłam, generalnie zakładając to, podpięłam się pod Instagrama. I teraz mamy tutaj, oczywiście mamy odsłony, kto lubi, kto nie lubi, możemy je też jakby przebić trochę wyżej, ale wiem, że tu jest jakaś dodatkowa opłata, więc mi nie zależy też, nie wiadomo jak na czasie. Dalej, i teraz chcę wam coś jeszcze pokazać. Oczywiście na maila tutaj, na wiadomość taką tutaj prywatną też ktoś może do was pisać z zapytaniem i tak dalej, ale na przykład chodzi mi, gdzie ty jesteś, jak to się wchodziło, poczekajcie, o, na przykład tutaj mam sprzedany produkt, tutaj mam sprzedany produkt, sprzedany, sprzedany, sprzedany. No i wiem, że jak się wchodzi, przynajmniej ja korzystam z aplikacji w telefonie, nie wiem jak jest tutaj, zaraz zobaczymy, tak, no i tutaj pojawia się ocena. Ocena od osoby, która to zakupiła. Bluza nieużywana, bo była nieużywana, założyłam wam tylko do try on. Ja ją sprzedałam za 3 funty, wysyłkę policzyłam za 3 funty, dlatego że zazwyczaj wysłanie najmniejszej jednej bluzki w kopercie, czy to bąbelkowej, czy też tej takiej płaskiej, to jest 3,10, to zauważyłam, że ani razu nie trafiłam na tańszą przesyłkę, więc zawsze piszę 3, jeżeli wiem, że rzeczy będzie więcej, to 3,54, nawet do 5 funtów, jeżeli chodzi o Royal Mail. Także mam tutaj 3. Rozmiar, stan, nowy, bez metki, kolor czarny i czerwony, lokalizacja, wyświetleń tutaj ile mam, kiedy to przesłałam, nieużywana. No i tutaj mamy właśnie, widzę, że już opinie. To w sumie dostałam ją dzisiaj, ja tą bluzę już wysłałam, więc ona została już prawdopodobnie dostarczona. Wysyłając rzecz, to wygląda następująco, wy wysyłacie rzecz, ta osoba, znaczy najpierw wpłaca wam osoba uzgodnioną przez was kwotę, te pieniążki są tak jakby w chmurze Vinted, czyli one jakby są już do was wysłane, ale nie wylecą wam na konto, zanim ta osoba nie otrzyma przesyłki. Czyli one są w chmurce, są gdzieś tam
w Vinted. Wy wysyłacie rzecz, potem jest takie miejsce, w którym musicie wkleić paragon z poczty, czy tam od kuriera, z czymkolwiek wysyłaliście, jakiś dowód na to, że wysłaliście. Następnie osoba odbiera przesyłkę, potwierdza, że ją odebrała, wystawia wam feedbacka, czyli opinię. Jak na razie widzicie, ja mam tutaj jedną opinię tylko, dlatego że o, bardzo proszę, tutaj jest. Osoba, która ode mnie otrzymała dzisiaj, dostałam 5 gwiazdeczek, napisane jest dziękuję. I ja również dziękuję i takie współprace mile są widziane. Szybko, prężnie, oczywiście mogą Wam zadawać prywatne pytanie, typu, że czy jak kupię 3 rzeczy, to czy dostanę zniżkę, czyli tak zwany bundle, czyli taką grupkę tych rzeczy. Tak zwane, wiecie, no, na sztuki, w sensie, że kilka sztuk jednocześnie. Co jeszcze? Czy na przykład możecie zjechać ceny, bo propozycje są innych cen, więc tam jest później też opcja, czy możecie to akceptować lub odrzucić. No i to by było na tyle. Bardzo proste. Ja Wam bardzo, bardzo gorąco polecam, bo to jest naprawdę. Tutaj mamy jeszcze opcję zaproszenia przyjaciół i myślałam, żeby tutaj właśnie tutaj zdobyć 5 funtów, gdy znajomy wystawi na sprzedaż pierwsze 3 przedmioty i 10, gdy je sprzedadzą. Ta oferta jest ważna dla każdego nowego członka, którego zaprosisz, więc rozpowszechniaj ją. I tu na przykład mamy link. O, kopiuję link do siebie. Kopiuj. Skopiuj link. Dobra, znajomi, którzy przyjęli Twoje zaproszenie. Tutaj jeszcze jakby nikogo nie ma. I teraz ja na przykład mogę sobie wejść na Face'a i ja sobie na Facebooku wyślę to do paru osób. Wiem, kto sprzedaje rzeczy, więc śmiało mogę polecić tą aplikację, bo jest naprawdę świetna. No i to na tyle. Także ja za chwilę będę wysyłać, rozpowszechniać Wam rzeczy tego samego. Trzymajcie się, do usłyszenia i wszystkie linki, wszystko tutaj, wszystkie informacje znajdziecie w opisach pod filmem. Bajo! Dzień dobry, witam się z Wami przy poniedziałku. No jest godzina już teraz 11, po 10 tak naprawdę wstałam i słuchajcie, coś sobie zrobiłam z palcem. Ruszam tak, o, wszystko jest okej, ale jak ruszę, o, jak tak jakoś do boku zrobię, to tutaj wszystko mnie ciągnie i nie mogę ruszyć palcem. Nie wiem, o co chodzi, trochę nie rozumiem, bo mówię, niektóre ruchy wykonam, a o, i teraz już tutaj nie mogę ruszyć. Nie wiem, o co chodzi. Mam nadzieję, że to takie chwilowe i że to przejdzie. Mam nadzieję, że u Was w poniedziałek jest nieco lepiej. Myślę, że chyba powinnam wytrzeć w ogóle chyba obiektyw. Dajcie mi chwilę. No, myślę, że było trochę przybrudzone. Co? Poniedziałek, dzień wolny mój od pracy. Wydawało mi się, że będę musiała iść, ale na szczęście nie muszę, dlatego że koleżanka moja wraca do pracy, a myślałyśmy, że będzie miała więcej trochę wolnego. Co, jaki plan? Miałam jechać do Edynburga, ale no niestety nie pojadę. Nie pojadę, bo po prostu nie wstałabym, nie wstałam. Budziki mnie budziły, co prawda, ale nie byłam w stanie się po prostu podnieść z łóżka. Naprawdę, po prostu najzwyczajniej w świecie nie byłam w stanie. I stwierdziłam, że mogę to zrobić jutro. Po prostu, jeżeli bardzo ale chciała, to pojadę jutro. A dzisiaj poogarniam sobie tutaj to wszystko, co tutaj muszę. Mam nadzieję tylko, że to się pogoda za bardzo nie zmieni, bo jest znośna dzisiaj, taka spacerowa. Więc mam nadzieję, że taka jutro również będzie. Na usta powędrował tylko i wyłącznie balsam. Masz mi strzela szczęka, słuchajcie. Ja nie wiem, sypie się chyba. Płatki pod oczy, wzięłam pierwsze lepsze, nie będę mówić nawet jakie, bo one generalnie tylko robią takie fajne. O, i znowu mnie boli. Nie wiem przy jakim kurde ruchu muszę to tak rozgryźć, bo żeby nie było, że coś będę niosła. Jeszcze wczoraj wracałam w ogóle i dźwigałam jeszcze zakupy po pracy. No bo nie wzięłam sobie niczego do pracy, żadnego kurde shopping baga, a wracałam i zaszłam do Tesco. No, po zakupy do domu. Dobra, spłukajmy sobie troszeczkę włosy mgiełką. Mówiłam Wam, że bardzo lubię to robić i używam do tego tej mgiełki. Akurat tej, bo tą po prostu mam i wykańczam. I ją trzeba zużyć, także. Także mgiełka na włosy. Płatki jeszcze chwilunię przytrzymamy. Jaki dzisiaj plan? Poogarniać chcę dzisiaj jeszcze Vinted. Chcę jeszcze podrzucać trochę rzeczy, więc będę musiała jeszcze wywalić rzeczy z szafy i porobić po prostu więcej zdjęć, więc to jest trochę pracochłonne i czasochłonne. Także to. W końcu
jeżeli nic się znowu nie wydarzy w środku dnia, to może znowu przyjdę właśnie, znaczy nie znowu, tylko przyjdę w końcu z Charlotką, czyli z całą tą recenzją Charlotki, bo cały czas Wam zalegam, non stop Wam zalegam i za każdym razem jak mam się brać, to mi coś po prostu innego wyskakuje. I taka jest prawda. I sama wiem, że to do mnie niepodobne, bo ja jak coś mówię, to po prostu staram się później to też tak, żeby było. A tu po prostu stanęło nam sporo rzeczy na drodze. Czekajcie, ten papier ściągam, nałożę tutaj. Gdzie ja mam ten papier? Nałożę całkiem nowy, gdzie ja go schowałam. Czujemy sobie co? Krem pod oczy, to na pewno, czyli znowu zastosujemy sobie ten żel, nie krem. Żel, następnie zastosujemy sobie na całą buzię, zastosuję ten It Cosmetics, to pod oczy, to na całą twarz i to później pod oczy. Tak myślę, że dzisiaj będzie. Ała, i znowu mnie boli, jak coś mocniej nim kurde ruszam. I chyba to wszystko, nie mam czasu już na jakieś maseczki, bo bym zrobiła sobie może tą gold maskę, żeby ją po prostu jakoś zdękować. Też nie psikam się dzisiaj żadnym o tym produktem na razie, a to dlatego, że chcę iść na solkę, więc nie ma to po prostu sensu. Dobra, czy możemy już zdjąć te płatki? Jeszcze trochę minut gadam, ale jeszcze chwila. Jeżeli chodzi o zapach na dziś, to ja myślę, że polecę w chyba... To sprawdźmy. Nie, to będzie chyba dzisiaj za słodko, czy nie? Czy będzie dzisiaj mnie za słodko? Dobra, o, niech będzie... O, boli ten palec. Dzisiaj... Zużyjemy sobie Idol. No, także co? Nagrałam Wam coś na storkę, dodałam Wam też filmik na kanał. Wczoraj go edytowałam, dzisiaj go dodałam chyba z samego rana, jak wstałam. Tak mi się wydaje już, widzicie? Już nawet nie pamiętam. Nie pamiętam, czy dodałam go Wam dzisiaj, czy wczoraj po pracy. Tego nie pamiętam, ale chyba dzisiaj. No, bo ja jak się tak przebudzam, słuchajcie, i później muszę iść jeszcze raz spać, to ja jestem taka, jakbym po prostu szła spać pierwszy raz po całej nocy. Dobra, więc mamy to. Ściągam płatki pod oczy. One miały być tylko na chwilę. I na chwilę były. O, damy sobie teraz żelik. Żelik na zmęczone moje oczy. Niewyspane. O. No i rozcieramy. Naprawdę fajny jest ten żel. Jeżeli, nie wiem, no oczekujecie nie wiadomo czego, no to nie wiadomo czego, to raczej on chyba nie robi. Ale bardzo fajnie nawilża. Bardzo fajnie chłodzi. I super, i czujecie takie fajne uczucia po prostu chłodu, to ja zawsze robię, mam zawsze przy sobie jakąś karteczkę i sobie jeszcze po prostu robię, wachluję. Wachlarzyk sobie robię, dlatego że wtedy to sobie fajnie wchłania, a Wy czujecie takie fajne chłodzenie pod oczami. Okej, wystarczy i teraz naniesiemy sobie, czy damy serum jeszcze pod to? Chyba nie, chyba starczy nam będzie, chyba nam wystarczy. Confidence in a Cream. Wędruje na moją twarz. O, dajmy go sobie, damy sobie na dekolt. Fajna konsystencja, fajny zapach. Ale zobaczymy. O 11:50 umówiłam się z Karolcią na kawę, także wyskoczymy sobie na kawcie. Mówię, miałam jechać dzisiaj do Edynburga, ale po prostu za nie mogłam centralnie, po prostu nie miałabym, ani nie miałam siły, ani chęci, a jak ja już nie miałam chęci, to już naprawdę musi to być, to już naprawdę muszę być zmęczona, bo mi odebrać chęci od shoppingu, słuchajcie, to graniczy z cudem. Dobra, jeszcze trochę, nie mogę nacisnąć nic z tym palcem, kurczę. Dobra, mamy to. I co? Trzeci założę dzisiaj bluzę. Bluzę zakładam tą z... jak ona się nazywa? Project X Paris chyba? X Paris. Dobra, teraz kremik. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządeczku. Teraz pomalujmy sobie rzęsy i zróbmy to znowu dzisiaj. Użyjmy sobie Super Hero, bo tak. Bo jestem bardzo jeszcze ciekawa, jak on się zachowa, jak nałożę go nieco mniej warstw niż wczoraj. Zrobiłam Wam test tego tuszu na Instastory, natomiast nie zrobiłam w ogóle tutaj na vlogu. Ok, kredkę oczywiście używam Precisely My Brow Pencil numerek 3 od Benefit. No i nie zastosujemy sobie zalotki, gdyż moja zalotka już się
nie nadaje, albo musiałabym kupić tylko te gumki, albo po prostu kupię nową zalotkę. Może gdzieś się znajdę w TK Maxie, bo chcę zajść do TK Maxa, to może zakupię. Dobra. O, tu mam jakieś światło, w ogóle nie mam światła. Mówimy tu o tuszu z IT Cosmetics, jaki udało mi się, słuchajcie, zakupić w Bucie. Wystawili znowu tam na tej szafie, w tej szafie takiej z miniaturkami. Więc naprawdę, nie, no nic tutaj nie widzę, więc wolę użyć lusterka, który stoi daleko ode mnie, ale przynajmniej jest duże. Fajna szczoteczka, prawie w ogóle nie czujecie, jak nawet dokładacie produkt, w ogóle jest niewyczuwalna ta szczoteczka. No a efekt zaraz sama zobaczycie. Tak wygląda jedna warstwa i tutaj już dotykam sobie tą rzęsą, słuchajcie, do brwi. Także tusz naprawdę fajny, co wczoraj tylko zauważyłam, że ja dałam go naprawdę wczoraj sporo, bo mogę powiedzieć, że z trzy warstwy go miałam, jak nie nawet trzy i trochę. Zaraz Wam pokażę. Przy samych końcach tutaj rzęs, jak dotknęłyście, no to się leciuteńko osypywało. Ale jeżeli ktoś w ogóle nie lubi tuszów, które się w ogóle osypują w jakikolwiek sposób, nawet w najmniejszym stopniu, to może Was gdzieś tam przydrażnić, bo on zasycha na samych końcówkach i po prostu jak dotkniecie, to się skruszało. Ale nie miałam żadnego problemu, ja też robię w cieple, na olejach i nic się z nim nie działo, więc nie byłam jakaś osypana, nie miałam na policzkach nic czarnego. To jest ten tusz, opakowanie już wyrzuciłam, to jest Super Hero od IT Cosmetics. Także w Bucie kupiłam go Super Black. Ja kupiłam go w Bucie za 11 funtów, za tą miniaturkę, wiem, że kosztuje 22 albo 24, pełnowymiarowy produkt. No i efekt daje na rzęsach, mianowicie taki. Nie wiem, mam nadzieję, że to będziecie tutaj widziały. Tutaj się popatrzę, tu się popatrzę, żebyście widziały z każdej strony. No i chodzi o to, że ja czasami na przykład mam takie coś. Szczoteczka jest fajna, bo jest taka... Nie jest silikonowa, jest normalna, tusz nabiera się idealnie, bardzo ładnie nawet można powiedzieć, że rozczesuje, ale on przede wszystkim bardzo ładnie zagęszcza, widzę te rzęsy, brwi chciałam powiedzieć, rzęsy. Myślę, że nawet są trochę podkręcone, zobaczcie, nie używałam w ogóle zalotki, one jednak są takie wywinięte do góry, o dziwo. Także naprawdę fajne, zobaczymy dzisiaj. Czy nam się nie skruszy. No i co? I powiem Wam szczerze, że jak dla mnie to może być już cała pielęgnacja. Zaaplikujemy sobie AA, ten Diamond Glow, na całą twarz. A co? Świećmy się dzisiaj. Nie chcę za mocną, bo będę miała chyba raczej białą bluzę. Też wymyśliłam. Zamiast bluzę założyć i się później pindrować, to ja na odwrót. A później się zdziwię, że kurde... Że później ubrudzę sobie bluzę zakładając ją, a później ściągając tak naprawdę, bo na solce będę musiała ją ściągnąć. No trudno, pójdzie do prania. Ej, no i zobaczcie, jak ten krem przepięknie. Nie dość, że on z kremem jakimś, a widzę, że w połączeniu z tym IT Cosmetics to w ogóle świetne połączenie. Po prostu mega. Bardzo ładnie skóra wygląda i bardzo ładnie odbija światło, o dziwo. No dobra, no i tak by się to prezentowało. Ja teraz idę, wskoczę w ciuchy i się do Was zaraz odzywam. No i okidoki, ja już jestem gotowa. Zmieniłam tylko torebkę. Ała. Tak wygląda moja stylizacja na taki wolny dzień. Wymieniłam torebkę na tą większą, bo jednak większa mi się bardziej przyda, tylko chyba sobie za chwilę w niej zrobię inaczej rączkę. No nie mogę nic z tym palcem, no wiecie co? No, także tak by... To wyglądało, to jest ta bluza męska, spodnie, nie pamiętam, ale jakieś chyba w Polsce kupowane, albo u paciaciaka jakiegoś. Buty wróciłam jednak do tych te, chyba jednak wystawię, bo chyba powinnam wziąć jednak piątki. Mój błąd, nieważne, wystawię chociaż za pół ceny, może się udaje sprzedać, no i co? Generalnie to ja już jestem gotowa, teraz tylko wiecie co szukam? Okularki. Szukam okularki, bo gdzieś je zapodziałam i nie wiem gdzie, tu już wszystko. Nie wiem gdzie ja położyłam moje okularki. Słyszycie to w ogóle? I weź tu, śpi spokojnie. No. Ja już jestem gotowa, ale jeszcze mi się przypomniało, że
Nie wypiłam mojego energy shota, chyba będzie padać. Znalazłam okularki, szukałam po raz 15 minut. I dobrze pamiętałam, że je położyłam tutaj na mikrofalówce. Czekajcie, bo zaraz się obleję tym. Także ginger. Pijemy ginger. Ależ to niedobre. Bardzo to niedobre. No ale dobra. To ma nie być dobre, tylko to ma dodać energii. No i ja już jestem gotowa. Zastanawiam się cały czas nad tą kurde torebką. Trochę mnie wkurza, że... Dobra, chyba tak sobie wezmę, tylko może ją tu poluzuję. No i ja już jestem gotowa, także nie wiem nawet, czy widać mnie w całości. Pewnie nie. Czekajcie, postawiłam Was sobie tutaj u góry. O! Tak się prezentuję, jeszcze tylko zgarnę, słuchajcie, torbę ze śmieciami, gdzieś ją tu miałam, ale szukałam okularków, patrzę, czy okno, dobra, tu jest otwarte. Znalazłam jednak paragon, klucz mam w torebce, okej. Okay. Znalazłam paragon jednak od butów i powiem Wam, że je wezmę. Wezmę te buty, bo może, w sensie, że może zamienię je na piątki, jakby były. Wiem, że tego nie mam pudełka, ale mam paragon, więc może by się udało. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki, byłoby super. No, także ja się odzywam do Was niebawem, bo muszę zgarnąć jeszcze stąd jedną siatkę. Także do usłyszenia.